Witam ponownie, to już drugi odcinek speedrunu z serii do 10 wygranych. Jak widzicie, jest tutaj napisane 2 wygrane, 0 remisów, 0 porażek, a ja już szukam sobie następnego przeciwnika. No i czarnymi, pierwsza partia czarnymi, no to na początek Sycyl. W Sycylu chcemy zbudować sobie takiego smoka, ale na razie ten pionek wisi, więc go bronię chyba hetmanem. Za szybkie wprowadzenie hecia do gry to nie jest dobry pomysł. Ale no, czasami trzeba. Dobra. Przeciwnik zapchał. No to co? Tutaj chciałbym zagrać. Jak on to zapcha, no to wtedy będą kłopoty, więc... Więc zagram D6. Nastąpiło skoczek F3. Naturalny ruch. Będzie chciał tym skoczkiem pójść tutaj. Potem gdzieś mi tego króla deroszować. Na razie się tym nie przejmuję. Chcę ustawić sobie gońca, żeby strzelał przez całą szachownicę. Może być tak, że wszystkie, że cała seria tego speedrunu skończy się we wrześniu. Mamy 3 września, a już drugi odcinek. Nie wiem, nad czym myśli ten mój oponent. Przeciwnik opuścił grę. Możesz ogłosić wygraną za 25 sekund. Smutno. A ogłoś remis. Dobra, no, czyli remis. Nie chciałem wygrywać w takiej pozycji, bo to bez sensu. Uzupełnijmy sobie tutaj. No i następne, może 3 zagram, jak tak dalej pójdzie. Może później pokażę wam angielską, jedną z moich ulubionych, ale na razie zagram sobie stabilnie. Wprowadziłem jego hecia do gry. I co? I teraz on nie ma żadnej lekkiej figury wyprowadzonej, a ja już mogę tutaj naciskać. Pytanie, czy chcę. Bo jak ja tutaj zagram, on zagra z szachem. Czyli na razie spokojnie sobie wyprowadzę gońca, skoczka tutaj. Okej. Teraz mogę go przeatakować. On zapewne pójdzie tu. Odszedł. No, czyli jeszcze lepiej. Teraz mogę spokojnie sobie wyprowadzić tego piona. Okej. Tu się wszystko broni. Okej. Widzę, że agresywny przeciwnik. Nie wiem, jak to jest, ale zawsze jak gram czarnymi, to coś się psuje. Albo przeciwnik w ogóle nie wykonuje żadnego ruchu, albo opuszcza po kilku.
No i dobra, teraz mogę go tutaj zaatakować. On będzie chciał mi zbić tego gońca, więc to mi się nie podoba, muszę odejść tym gońcem. Kontroluję tutaj wszystko. I okej, teraz mogę otworzyć tego hetmana z propozycją wymiany. Przeciwnik skorzystał z tej propozycji. Nie chciałem tego być królem. O, i teraz mogę... Tak, teraz mogę nawet trajdować. No i dobrze. Roszada. Nie jest konieczna, kiedy hetmany się wymienią, ale przeciwnik też zdecydował się na taki ruch. Już atakuję jego wieżę. A teraz mam kombosa, proszę. Podwójny atak moim arcysilnym gońcem. Mogę to zbić, ale pytanie, czy chcę. Może i to jest strata tempa, ale mnie się nie śpieszy. Mam dosyć dobrze ustawione piony. Jak tu pójdę, to on mnie zaatakuje. Także tutaj też trzeba jeszcze pogłówkować. Poprawię swoją wieżę. Okej, dobrze jest. Tutaj wszystko się broni. I atak z odsłony. Wielu ludzi przeacza takie zabiegi taktyczne, ale ja nie przeaczam najczęściej. Zdarzają się podstawki, tak jak widzieliście w mojej pierwszej partii w zasadzie. Przeciwnik opuścił grę. Smutno. Po raz kolejny nie potrafi się przyznać do błędu. Nie potrafi grać do końca. Tym razem ogłoszę wygraną, bo mam dużo lepszą pozycję. I sobie tutaj uzupełnię. 3 wygrane. To szybko to idzie. Może teraz wreszcie zagram czarnymi. A niestety. No to, tak jak powiedziałem, Anglik. Czyli z wysokiego C. Jak to zwykłem mawiać. Pamiętajmy, że w partii angielskiej nie walczymy o centrum od pierwszego ruchu, ale przeciwnik też nie walczy. Więc możemy to wykorzystać grając D4. Skoczek C3 i centrum już zajęte. Okej. Jeśli słyszycie psy, no to okno jest zamknięte, wszystko słychać przez zamknięte okno, więc nie ma na to wpływu. A teraz mogę tego gońca tutaj poprawić, mogę tego gońca poprawić. Ale jeśli on odejdzie tym skoczkiem na przykład na linię H, to będę musiał jakoś tutaj... Okej, dobra. Muszę uważać na tego piona, bo jest teraz niebroniony. No i już problem rozwiązany, skoczek świetnie kontroluje pole D4, które jest bardzo ważnym polem.
Wszystko się broni, dlatego mogę zrobić krótką roszadę. Najczęściej staram się robić roszadę na przeciwległym skrzydle. Jeśli przeciwnik zrobił krótką, to ja bym chciał długą, ale te piony mnie się średnio podobają, więc po prostu zagram sobie na spokojnie. Skoczek D7. No to może być problematyczne. Ten skoczek chciałby tu pójść. Dlatego ja już będę puszował, żeby mu to uniemożliwić. Chyba, że teraz. No to wtedy nie będę miał na to wpływu. Chociaż ja zagram A5 i on będzie musiał się wycofać, bo wszędzie go bije. I chcę to zapchać. Teraz. Teraz przeciwnik się szybko rusza. I ja muszę podołać. Nie mogę tego zbić z wiadomego powodu. Jeśli on to zbije, no to zepsuję piony. Dlatego zrobię cofkę. O. Pyk. Wszystko się broni, ten pion też się broni. No i przeciwnik wymienia. I wycofał się z jakiegoś powodu. I teraz co? Chcę tu wejść. Zapewne chcę tu wejść. Dlatego ja muszę odejść hetmanem. Na razie nie chcę jakichś fikołków robić, dlatego odejdę sobie tu. Żeby on nie miał skoczek E5. I tak może mieć skoczek E5, ale wtedy nie będzie atakował hecia, tylko tutaj właśnie tego piona. Może jeszcze tu pójść. Wtedy będziemy się martwić, ale na razie to ja chcę obronić tego pionucha. Bo jest ważny. 5,59, przeciwnik ma 8,40, dlatego trzeba tutaj szybciej klikać, mniej gadać. Wybaczcie, ale no, będzie przez chwilę cicho. Nie no, znowu to samo. Znowu ogłoszę remis. Dwa remisy, bardzo dziwny ten odcinek, ale bez porażki, tak? 5 partii bez porażki. Gram ostatnio, niezależnie od wyniku. No i trudno, najwyżej będzie krótszy odcinek. Ale głupio, że przeciwnik tak w środku partii zrezygnował. Zagraj. Szybkie parowanie. Znowu białe, no coś tutaj... Tym razem Englund. Englund, czyli nie mogę zagrać Londona, bo jakbym wyprowadził tutaj gońca, no to wiadomo, co by się stało. Nie chcę tego bić. Nie chcę tego bić, bo chcę mieć piona właśnie na D4. Jeśli on to zbije, to ja odbijam nie hetmanem, ale gońcem. Coś bardzo dziwnie gra. A dość nietypowe jest to, że cały czas jestem biały. Wiadomo, że chcę zdobyć mojego gońca, dlatego ja się tutaj grzecznie wycofam. Przeciwnik zajął centrum.
ale ja mogę w każdej chwili przejąć inicjatywę. Jeśli zagram... Właśnie, tutaj nie każdy to wie, że jeśli zagrałbym E4, wiąże się to z ryzykiem bicia w przelocie, tak? Wtedy mogę to zbić, ale... No dobra. Ale po co? Bo tutaj i tak mnie zbije tym... Na razie E3 spokojnie. Jak to zbije, to ja odbiję. Zagra nawet nie wiedział co. No Englund to nie jest optymalny debiut. Ani dla początkujących, ani dla zaawansowanych. Są ludzie, którzy to grają, ale... Ja ich nie znam. W takim razie. Nie mogę zagrać tu. Dobra, no to jeśli on to zbije, to ja odbijam. Nic się nie dzieje. Mogę też... Nie, no dobra, no po prostu biję. Jeśli on to odbije, no to grozi wejściem tu. No właśnie. Dobra, jeśli on to odbije, no to ja wchodzę z szachem. Chyba, że to odbije pionem, wtedy nic złego nie powinno się dziać. Mam nadzieję, że przeciwnik zagra do końca i nie opuści w połowie. Może też to wynika z tego, że wszyscy grają na anonimowych kontach. Ja gram na anonimowych i nie opuszczam w trakcie. Może mają sobie internet. Dobrze, że ja nie mam sobiego, bo ten speedrun nie mógłby dojść do skutku. Już prawie minutę myśli. Nad jednym ruchem. No bo co, zbije to skoczkiem i będzie groził wejściem tu, tak? Mogę zagrać gońce D3, ale... Wymienię gońce, nie bardzo chcę to robić. Nie, no musi to zbić, bo jak nie zbije, no to ja mu tutaj... Albo zbiję tego piona... Nie, no po prostu zbije tego piona, tak jak w gambicie duńskim. Że się poświęca piony i potem się kontratakuje, ale to nie ta pozycja. 6:35. No nie wygląda to najlepiej. Wczorajszy odcinek był lepszy, bardziej merytoryczny, dużo rzeczy się działo. Mogłem pokazać wam... A nie, nie mogłem. W sumie... Wygrałem... 3 partie... A jeszcze ani razu nie zamatowałem przeciwnika. Tak się złożyło. Ale myślę, że jak do 10 się dojdzie, no to będzie trochę tych matów. Albo tak długo myśli, albo zapomniał, że gra. I coś robi... w trakcie. Tomek często powtarza, żeby się skupić na grze. Że grasz, to graj. Nie przeglądaj Facebooka, nie przeglądaj Instagrama, nic nie rób innego, tylko skup się na graniu. 5 minut. Ciekawe, czy to jest taka opcja, żeby dodawać czas. Dodaj 5 sekund, 15 sekund. Mogę mu dodać, ale co to da? Nie? Jeśli on nie wykonuje żadnego ruchu. Zaproponuję mu remis.
Jak ma 4 minuty czekać jeszcze. Ja nie wiem co robić. Dobra, zbił. Bardzo długo mu to zajęło. Dodam mu pół minuty. Zbił to pionem. Co nie jest takie złe. I teraz. Teraz mogę wejść z tym szachem, bo chcę potem zrobić ruszadę, ale on i tak będzie to naciskał, i tak będzie to naciskał, więc trochę niefajnie. Dalej może tu wejść. Dobra, na początek skoczek F3 z atakiem tutaj. Nie zamierzam tego bić, no bo jego dwie figury tutaj pilnują. No a co? Nie wygląda to dobrze dla przeciwnika czasowo. Mogę mu dodać ten czas, ale jak będzie cały czas się tak zastanawiał, to zastanawiam się, to ja się zastanawiam, czy warto. Możecie pisać w komentarzach, jakie chcecie debiuty, żebym zagrał. Anglik już był. Fonziani był. Nawet Englund był, ale to zależy od czarnych. Tak jak gramy D4, to czarne mogą odpowiedzieć E5 i wtedy jest Englund. Czyli to, co mamy teraz. Goniec B4 z atakiem na skoczka miał lepszy ruch. Miał ruch skoczek B4 i wtedy tutaj groziłby wzięciem tego piona. Natomiast tutaj no co ja mogę powiedzieć? Chyba sobie tego gońca wyprowadzę. No trudno, najwyżej się wymienię. Chciałbym, żeby jego skoczek stąd poszedł. Wtedy mógłbym zdobyć tego piona. 2,5 minuty. Jeśli zostanie mu minuta, to po prostu nie będziemy się tak dłużej bawić i nie dodam mu nic. Poczekam tę minutę i wygram. Nie o to chodzi w tym speedrunie, tak? Sorry za powiadomienia, ale ja nie mam wpływu na to, czy dostaję powiadomienia, czy nie. Minuta 50. No właśnie o to chodzi w tym speedrunie, żeby pokazać jak się matuje, tak? Jak się wygrywa normalnie w szachy, bo nie wszystkie szachy są na czas, nie? To nie o czas tutaj chodzi. Minuta 20. Brzydkie zachowanie rywala. Robert, dałem ci tę sprawę, bo sam mnie o nią prosiłeś, tak mi się odwdzięczasz? Dobra. W sumie nie mogę już proponować remisu, bo on odrzucił. Jednorazowa propozycja. Dobra. Zrobił krótką roszadę. Co ja teraz chcę zrobić? Niebroniony goniec. Okej. Okay. Przegra na czas, zostało mu 30 sekund. To nie jest możliwe, żeby w 30 sekund tutaj cokolwiek zdziałał. Nie ma
takiej możliwości. Gdybym ja miał dużo gorszą pozycję, a on miałby mata w dwa ruchy, no to tak. Ale 10 sekund i kończy się zabawa. Nawet nie mogę mu zaproponować remisu, także no niestety, dziwna partia. Czyli dzisiaj zagrałem 4 partie. Ale za każdym razem coś się działo, że nie mogłem zamatować. Albo czas upłynął, albo przeciwnik porzucił partię. Także myślę, że się podobało. Zapraszam na odcinek numer 3.